Część druga. Kiedy detektywi są już niemal pewni tego, kto stoi za morderstwem Oswaldo Condi, wszystko komplikuje jeden telefon. Brat ofiary opowiada wprawdzie o narastającym konflikcie pomiędzy Ozim a jego byłą partnerką, o jej groźbach pod adresem Kim i nawet tych skierowanych bezpośrednio w Oziego, ale zapytany o to, czy Kimberly mogłaby zabić jego brata, odpowiada: według mnie to ani nie Cheyenne, ani nie Kim, tylko Joe Bugarski. On ich śledził, podglądał przez okna i miał dostęp do domu. To było dla detektywów jak gorzka pigułka. Kim zapewniała ich, że nie mieli problemów z jej byłym mężem, a on nagle staje się w oczach policji kolejnym podejrzanym. Detektyw Ron Anderson i sierżant Weeks jadą więc czym prędzej porozmawiać z byłym mężem Kim, Joe Bugarskim. Mężczyzna już na początku przyznaje, że jego związek z Kimberly był bardzo burzliwy. Poznali się, gdy miała 21 lat i prowadziła rozrywkowy tryb życia. On miał nadzieję, że po urodzeniu ich wspólnego syna wszystko się zmieni. Niestety, tak się nie stało. To właśnie alkohol oraz jej zachowanie pod jego wpływem było główną przyczyną ich kłótni. Ja też nie byłem taki święty, wprost oznajmia policjantom przesłuchiwany i dodaje, że na pewno znaleźli już dwa raporty sporządzone z interwencji w domu Kimberly. Do pierwszej miało dojść w czerwcu 2000 roku, kiedy pijana Kimberly go zaatakowała, a ten w odpowiedzi ją spoliczkował. Wtedy rozwścieczona kobieta miała w jego głowę rzucić telefonem, a on powalić ją na kanapę. To jednak nie był koniec, bo Kimberly sięgnęła do leżącego na stole obok kanapy talerza, wzięła z niego nóż i wycelowała nim w stronę Joe. Ten nie był dłużny i wyrwał jej go, po czym przystawił do szyi, grożąc. Mówił, że jeśli jeszcze raz posunie się tak daleko, to on ją zabije. Oczywiście nie miałem tego na myśli, tylko byłem zwyczajnie wściekły, tłumaczy Bugarski, gdy tylko dociera do niego, jak te słowa brzmią w zaistniałej sytuacji. Druga interwencja miała mieć miejsce w marcu 2003 roku. Zadzwoniła i powiedziała, że mam się wynosić z domu i niczego nie próbować, bo będzie na mnie czekała policja. I faktycznie, jak wróciłem z pracy, była policja, była też Kim i jej nowy chłopak. Ale Bugarski mówi detektywom, że między nimi było znacznie więcej aktów agresji. Tyle tylko, że Joe ich nie zgłaszał. I choć ich relacja skończyła się nagle i w nie najlepszych stosunkach, to pomimo tego spotykali się regularnie ze względu na syna. Zapytany o to, co robił w noc z 5 na 6 października, Joe mówi, że już 4, w sobotę, odebrał od Kim syna i pojechał razem ze swoją dziewczyną Chelsea Murray i jej znajomymi oraz trójką ich pociech na obóz. Wrócili do domu dzień później, w południe, i zjedli z rodzicami jego partnerki wspólny obiad. Joe miał odwieźć syna do Kim o 21, ale chłopiec nalegał, że chce jeszcze jedną noc spędzić z ojcem. Dlatego Joe około 19:30 zadzwonił do byłej żony, by zapytać o pozwolenie. Kimberly nie odebrała od niego, więc nagrał się na sekretarkę. Ale po około pół godziny udało im się jednak skontaktować. Kim była zadowolona z takiego obrotu spraw, tłumacząc, że i tak nie ma jej w domu, co było dla Bugarskiego jednoznaczne z tym, że pije. Ostatecznie Joe z synem zasnął na kanapie przed telewizorem, niedługo po rozmowie z byłą partnerką. Obudził się dopiero około 5 rano, a właściwie to obudziła go Chelsea. Ona także zasnęła na tej sofie i to właśnie ją jako pierwszą wybudził wibrujący telefon z tragiczną informacją o śmierci Oziego. A więc jedyną osobą, która może potwierdzić pana słowa, jest pana dziewczyna? Pyta na odchodne detektyw, a Joe kiwa głową twierdząco. Kolejnego dnia, 9 października,
nim Kim Long ponownie zostaje przewieziona na komisariat, kilkunastu funkcjonariuszy raz jeszcze sprawdza każdy metr jej ogródka, a także terenu należącego do jej sąsiadów. Niestety, nigdzie nie udaje się znaleźć broni, którą zamordowano Oswaldo Conley. A gdy kilka godzin później Kimberly ponownie wchodzi do ciasnego pokoju przesłuchań, w którym czekają już na nią starszy detektyw Ron Anderson i sierżant Weeks, jest zdecydowanie bardziej wycofana niż poprzednio. Chcemy, abyś raz jeszcze opowiedziała nam dokładnie wszystko to, co wydarzyło się w noc z 5 na 6 października. Rozpoczyna sierżant, a na twarzy przesłuchiwanej widać zaniepokojenie. Myślała zapewne, że tę część ma już za sobą i gdy zaczyna raz jeszcze opowiadać o tej feralnej niedzieli, jej głos brzmi zupełnie inaczej niż podczas ich ostatniego spotkania. Jest zdenerwowana i już nie tak pewna siebie. I zaczyna podawać informacje, o których wcześniej zapomniała wspomnieć. Mówi o tym, że jej chłopak był chorobliwie zazdrosny i że nie opuszczał jej na krok. Szedł za nią nawet do toalety, by nie zostawiać jej samej choćby na chwilę. Przypomniała sobie też, że około 18:30, gdy razem z Tabitą i Dilsem przyjechali na moment do jej domu, by się odświeżyć, zażyła dwie tabletki Vicodinu, silnie uzależniającego leku przeciwbólowego. Powiedziała też, że w jej telefonie znalazła nieodebrane połączenie od Oziego o godzinie 23:16. Podejrzewa więc, że już wtedy była u Jeffa. Dlaczego skłamała pani, że nie uprawiała seksu z Dilsem? Wypala nagle detektyw Anderson, a w oczach Kim widać złość, że została przyłapana na kłamstwie. Proszę powiedzieć, nie odpuszcza policjant. Bo się wstydziłam, cedzi kobieta. Zapytana o to, jak długo przebywała u kochanka, dodaje, że nie pamięta, ale pewnie około 3 godzin, zważywszy na to, że po pomoc zadzwoniła zaraz po przybyciu, a miało to miejsce tuż po 2 nad ranem. Na to czekał detektyw Anderson. Wiesz, Jeff Dills powiedział nam coś zupełnie innego. Na te słowa kobieta natychmiast się prostuje, a jej twarz zastyga na moment. Jeffrey Dills wrócił do swojego domu o 1:36, więc ciebie podwiózł pomiędzy 1:20 a 1:30. Ty po pomoc zadzwoniłaś o 2:09, zgadza się? Co więc robiłaś przez te 39, a może nawet 49 minut? Kim natychmiast zaczyna nerwowo kiwać głową. Nie. Ale i stanowcze i coraz głośniejsze zaprzeczanie wcale nie ucisza detektywa. Jeden z sąsiadów słyszał nawet, jak o 1:30 kłóciłaś się z Oswaldo w swoim garażu. Kontynuuje starszy detektyw. Nie. Oni się mylą. Może bywam pijana i zachowuję się jak idiotka, może zrobiłam w swoim życiu wiele głupich rzeczy, ale tego nie zrobiłam! Krzyczy w stronę policjantów przesłuchiwana. A kiedy pijesz, nie robisz rzeczy, których potem nie pamiętasz? To pytanie zupełnie wyprowadza z równowagi kobietę. Nie. To znaczy, są rzeczy, których nie pamiętam. Tak, są rzeczy, których nie pamiętam. Detektyw czuje, że Kim jest pod ścianą i możliwe, że właśnie teraz pęknie i uda się z niej wyciągnąć prawdę. Wspomina więc jeszcze o psie, który chciał pogryźć każdego z funkcjonariuszy i szczekał tak głośno, że trudno było usłyszeć własne myśli. Ale nikt z mieszkańców nie słyszał go, dopóki nie przyjechał patrol. Czy twój pies na ciebie szczeka? Dopytuje detektyw. Nie, nie szczeka, krzyczy Kimberly. To co robiłaś przez te 49 minut? Ciągnie niestrudzony detektyw. Nie było żadnych 49 minut, wrzeszczy Kim,
i jest to ostatnie zdanie, które mówi do nich tego dnia. Nie dziwi cię to, że napastnicy pojawili się tam dokładnie wtedy, gdy ty odjechałaś z Dilsem i zniknęli tuż przed tym, jak wróciłaś? Dopytuje sierżant, ale Kim nie ma im już nic do powiedzenia. Ponieważ zeznania Kim Long przeczą tym, które złożył Jeff Dils, detektywi postanawiają raz jeszcze dokładnie przesłuchać sąsiadów i spróbować z ich wypowiedzi ułożyć jakąś spójną całość, która przybliży ich do prawdy. Uzbrojony w notatnik detektyw Newman postanawia najpierw zapukać do drzwi domu po drugiej stronie ulicy, mieszczącego się nieco niżej niż ten należący do Kim Long. W drzwiach staje Philip Virga, a jego szczegółowe opisy powodują, że z miejsca staje się bardzo wiarygodnym świadkiem. Jest pewien, że pierwszy dźwięk motocykla usłyszał o 23:50 i dobiegał on ze środka garażu. Detektyw kiwa głową i zapisuje w notesie. Ozzy wrócił z Mavericka i zaparkował motocykl w garażu. Po krótkiej chwili Virga usłyszał krzyki kobiety, które jednak dość szybko ucichły, więc poszedł spać. Ale zaledwie 20 minut później dochodzące z zewnątrz odgłosy kłótni były tak uciążliwe, że wyszedł na balkon i zagroził, że jeśli się nie uspokoją, to wezwie policję. Hałasy ucichły i on ponownie się położył. Detektyw kiwa głową i zapisuje. Około 10 minut po północy Jeff odjeżdża z Kim spod jej domu. A Virga dalej referuje, że niestety sen nie trwał zbyt długo, bo o 1:20 hałas głośnej rury wydechowej postawił go na równe nogi. Jeff Dils podwozi Kim z powrotem do domu. Notuje detektyw i trzykrotnie podkreśla godzinę 1:20. Philip Virga mówi, że prócz hałasu motocykla nie słyszał wtedy niczego innego, więc znów na moment udało mu się zasnąć, ale o 2:00 w nocy zaczął wyć alarm samochodu Kimberly Long, który stał zaparkowany tuż przed jego domem. Chwilę później ona sama wybiegła na ulicę, a następnie zaczęły nadjeżdżać radiowozy. Detektyw Newman dziękuje mężczyźnie i wychodzi z jego domu bardzo zadowolony. Jego słowa pokrywają się z tym, co mówił Jeff Dils. Jeśli reszta sąsiadów także to potwierdzi, sprawa będzie rozwiązana. Rusza więc dalej do domu, który jest naprzeciw miejsca, w którym zabito Oswaldo. Mieszkająca tam Linda Alexander ma zdecydowanie najlepszy widok i ona również doskonale pamięta wydarzenia tamtej nocy. Sąsiadka pierwszy raz motocykl, który wydawał wyjątkowo głośne dźwięki, usłyszała podobnie jak Virga około północy. Wtedy też zobaczyła dwóch mężczyzn i kobietę kłócących się w pobliżu garażu. Światło było zgaszone, więc nie ma pewności, że była to Kimberly, ale podejrzewa, że była to właśnie ona. Słysząc to, detektyw lekko się uśmiecha, bo słowa Lindy potwierdzają zeznania Dilsa i przesłuchiwanego przed momentem sąsiada. Jednak kobieta upiera się, że ten sam głośny motocykl usłyszała dopiero o 2:00 rano. I jest tego absolutnie pewna, ponieważ zerknęła na zegarek. Słysząc to, Newman głośno wzdycha. Nie dlatego, że zeznania Linda Alexander potwierdzały słowa Kim, tylko dlatego, że dochodzenie ponownie stanęło w miejscu. Dobra, mamy 2:00, myśli detektyw i rusza w kierunku kolejnego domu. Tym razem najbliższych sąsiadów Kim Long, których posesja graniczy z jej garażem. Alejandro Sandoval, sąsiad mieszkający w domu obok, słyszał natomiast, jak ktoś po północy próbował uruchomić motocykl w garażu i jest pewien, że był to Ozzy, bo słyszał, jak przeklina, że gruchot nie chce odpalić. Detektyw zapisuje w notatniku. Czy Ozzy chciał pojechać do Jeffa po Kim? I rysuje obok kilka pytajników.
Alejandro nie słyszał, żeby Oswaldo wyjechał z garażu, ale jest pewien, że tuż przed pierwszą rano usłyszał inny, odjeżdżający w pośpiechu z posesji sąsiadów motocykl. Newman bezwiednie marszczy brwi. To była nowość. To nie mógł być Jeff, więc czy faktycznie pod nieobecność Kim ktoś inny przyjechał i zabił jej chłopaka, a potem zdążył odjechać przed jej powrotem? Kolejny hałas, który sąsiad pamiętał, to alarm samochodowy. Wył o równej drugiej, mówi pewny siebie Alejandro. Ale stojąca obok niego żona przez całą jego rozmowę z detektywem stanowczo kiwała głową. I gdy w końcu zostaje dopuszczona do głosu, oświadcza, że owszem, ona również słyszała o Ziego, który klnie w garażu, ale było to o 1:30 i z pewnością towarzyszyła mu jakaś kobieta. Zeznania sąsiadów, które miały pomóc ustalić chronologię z nocy zabójstwa Oswaldo, nie tylko nie pomogły, ale jeszcze bardziej pogmatwały wystarczająco już zawiłą sprawę. Ja to bym się przyjrzał ich byłym partnerom, mówi odprowadzając detektywa do drzwi Alejandro Sandoval. Osobiście dzwoniłem w tej sprawie na policję. Jej były czaił się nocami pod oknami, a jego była nasłała kiedyś na nich zbirów. Na szczęście nikogo w domu nie zastali. Detektyw wytrzeszczył oczy ze zdziwienia. Świetnie. A już przez moment miał nadzieję, że tamta dwójka znalazła się poza podejrzeniem. 10 listopada, w czasie, gdy Kim odwozi swojego synka do przedszkola, do kobiety dzwoni detektyw Newman, prosząc o pilne spotkanie. Mówi, że nie może czekać ani chwili i najlepiej będzie, jeśli kobieta zatrzyma się w pierwszym możliwym miejscu. A ku zaskoczeniu Kimberly, policjanci docierają na parking przydrożnej restauracji dosłownie minutę po niej, tak jakby śledzili ją od jakiegoś czasu i doskonale wiedzieli, gdzie aktualnie się znajduje. A gdy tylko kobieta wychodzi z samochodu, detektyw łapie ją za rękę i informuje, że jest aresztowana za zabójstwo Oswaldo. Oszołomiona takim obrotem spraw, Kim odwraca się jeszcze na moment w stronę swojego samochodu, skąd dochodzi płacz jej przerażonego 5-letniego synka. Eric Keane, prawnik reprezentujący Kimberly, wie, że prokuratura nie ma tak naprawdę żadnych dowodów na to, że za morderstwem stoi partnerka Oziego, a jedynie poszlaki i zeznanie równie pijanego tej nocy Jeffa Dealsa. Dlatego dla obrony najważniejsze było podważenie wiarygodności tego kluczowego świadka. Tak się jednak nie stanie, bo tuż przed pierwszą rozprawą Jeff ginie w wypadku motocyklowym i jego wersji wydarzeń nikt już nie zdoła skonfrontować. 8 lutego 2005 roku rozpoczyna się proces Kimberly Long. Wprowadzona na salę kobieta zupełnie nie przypomina tej, z którą policjanci rozmawiali zaledwie 2 lata temu. Nie ma na sobie ani grama makijażu, ma spięte włosy, okulary i schludny sweter. Jest grzeczna, spokojna i przez cały czas płacze. Właśnie taki obraz młodej matki, która ledwo wiązała koniec z końcem, skrzywdzonej przez poprzednich partnerów i walczącej o marzenia, by być pielęgniarką, stara się przedstawić sędziemu Patrickowi Myersowi i ławie przysięgłych jej obrońca, Eric Keane. Ale gdy tylko prokurator Jerry Fineman zostaje dopuszczony do głosu, przedstawia swoją, zupełnie odmienną wizję charakteru Kim Long. Wizję imprezowiczki, która upijała się do nieprzytomności, która kilkukrotnie kłamała podczas policyjnego przesłuchania, która miała skłonność do agresji, a przede wszystkim motyw, by zabić swojego chłopaka. Ze względu na nagłą śmierć Jeffa Dealsa obrona musiała zmienić taktykę. Adwokat oskarżonej już na samym początku prezentuje ławie przysięgłych zdjęcia ze skąpanego w krwi miejsca zbrodni. Potem szczegółowo wypytuje Kimberly, ile wypiła alkoholu, jak zmęczona była tego dnia
a przede wszystkim kilkukrotnie powtarza, że świadkowie słyszeli, że kobieta wróciła do domu o 2 nad ranem. A policyjny raport potwierdza, że na numer alarmowy dzwoniła o 2:09. Jak więc w 9 minut ta pijana kobieta mogła zabić, schować do dziś nieznalezione narzędzie zbrodni i umyć się tak dokładnie, by nie mieć ani kropli krwi na sobie? Adwokat oskarżonej zadaje retoryczne pytanie. Ale prokurator Finneman już spieszy mu z odpowiedzią. Szanowni Państwo, rozpoczyna stojąc na wprost ławy przysięgłych. W 9 minut? Pewnie nie. Ale co gdybym powiedział, że miała na to 39, a może nawet 49 minut? Tak jak można się było spodziewać, prokurator oskarżenie opiera na jedynym zeznaniu nieżyjącego już świadka i jego twierdzeniu, że odwiózł kobietę wcześniej, niż ona sama przyznaje. Wskazuje też, że w całym domu znaleziono odciski palców jedynie mieszkających tam osób. Kim tej nocy zażądała, by Oswaldo wyprowadził się z jej domu, a on tego nie zrobił. I właśnie to mogło ją wyprowadzić z równowagi. Na koniec zauważa też, że kobieta od samego początku próbowała obwinić za tę tragedię inne osoby, powołując się na bezwarunkową miłość do swojego partnera. Ale jak wykazało śledztwo, tej samej nocy, której zginął Ozzy, współżyła z innym i ani na ofierze, ani na oskarżonej nie odnaleziono żadnych śladów świadczących o próbie reanimacji mężczyzny. Po wysłuchaniu mów końcowych i godzinach narad ława przysięgłych nie potrafi jednak wydać wyroku. 9 sędziów jest za uniewinnieniem kobiety, 3 natomiast jest przekonanych o jej winie. A w takiej sytuacji postępowanie musi zostać powtórzone. 10 miesięcy później, 12 grudnia 2005 roku, sędzia Patrick Myers, prokurator Jerry Finneman i obrońca Eric Keane ponownie spotykają się w tej samej niewielkiej sali rozpraw, a proces od samego początku przypomina mecz tenisa. Bo gdy wydaje się, że obrona ma przewagę, prokurator natychmiast odbija piłeczkę. Po ostatnim fiasku Keane próbuje nowej linii obrony i przedstawia ławie innych, potencjalnych sprawców morderstwa. Kiedy wezwany na świadka Philip Virga potwierdza chronologię zdarzeń ułożoną przez prokuratora, obrona natychmiast wzywa na świadka mieszkającą naprzeciw Lindę Alexander, która natomiast zgadza się ze słowami Kimberly. Zaraz po wysłuchaniu świadka, Keane prosi o wezwanie byłego męża Kimberly, Joe'a Bugarskiego, i dopytuje, w jakich okolicznościach poznał ofiarę. Ten opowiada, że jego pierwsze spotkanie z Oswaldo miało miejsce w dniu, w którym jego była partnerka kazała mu się wyprowadzić i czekała na niego w towarzystwie policji i Ozziego właśnie. Zapytany, czy po rozstaniu bywał jeszcze w tym domu, mężczyzna przytakuje. Zdarzało się nawet, że po rozwodzie przyjeżdżał opiekować się ich synem, gdy kobieta pracowała w szpitalu na nocną zmianę. Czy to prawda, że pan ją prześladował? Atakuje niespodziewanie adwokat, a wyraźnie zawstydzony mężczyzna kiwa głową i przyznaje, że podczas jednych odwiedzin zainstalował niewielką kamerę w otworze wentylacyjnym w domu Kimberly, a pod jej łóżkiem ustawił aktywowany głosem magnetofon. A czy śledził pan byłą żonę i jej nowego partnera? Kiny nie odpuszcza, a przesłuchiwany ponownie przytakuje. Jednak dodaje, że po tym, jak pewnego wieczoru podglądał ich w restauracji, a potem podsłuchiwał ich, gdy wrócili do domu, usłyszał, jak wyznają sobie miłość. I to spowodowało, że przestał się łudzić, że do siebie wrócą. Zdziwiony tak szlachetną postawą adwokat dopytuje jeszcze, czy mężczyzna nigdy nie konfrontował się z nowym partnerem ukochanej, a ten odpowiada. Raz. Odebrał telefon stacjonarny, więc powiedziałem mu, że jest dupkiem. I zapytałem go, co z niego za człowiek. Moja żona zdradzała mnie z nim, a potem z dnia na dzień wyrzuciła nie tylko z domu, ale i z życia naszego dziecka. A on potrafił zastąpić mnie z dnia na dzień.
Następnie dodaje, że mężczyźni mieli się jeszcze kilkukrotnie widzieć, ale nie było między nimi żadnego konfliktu. I choć adwokat bardzo starał się przedstawić Bugarskiego jako szalenie agresywnego, zazdrosnego i skrzywdzonego mężczyznę, który miał motyw, by zabić Oziego, to prokurator nieco krzyżuje jego plany, wskazując, że raporty z aresztowań wyraźnie opisują, że podczas interwencji Kimberly Long również była pijana i agresywna. Czy pana żona kiedykolwiek panu groziła? Fineman pyta Bugarskiego. Tak, odpowiada mężczyzna. A co konkretnie mówiła? Dopytuje prokurator. John najpierw rozgląda się po sali, a potem opuszcza głowę i wbija wzrok w pulpit, jakby wstydził się tego, że był ofiarą przemocy ze strony kobiety. No mówiła, że mnie zabije, że zatłucze mnie kijem do bejsbola. To było dokładnie to, czego potrzebował Fineman. Kin czuje, że traci grunt pod nogami, więc jako następną wzywa Cheyenne Lovejoy, byłą partnerkę Oziego. Kobieta zapytana o to, co robiła w noc z 5 na 6 października, raz jeszcze opowiada o randce w restauracji, która miała następnie przenieść się do hotelu i z którego kobieta miała wrócić do domu o 1:30. Wtedy obrońca Kim oświadcza, że o ile karta kredytowa jej towarzysza faktycznie została użyta w restauracji i istnieją dowody na to, że była tam razem z nim, to policja nie posiada żadnych dowodów ani zapisów z kamer, które potwierdziłyby obecność kobiety tego dnia w hotelu. Co więcej, choć dyżurujący tej nocy recepcjonista poznał jej partnera na zdjęciu, to nie był pewien, czy faktycznie był klientem hotelu właśnie tego dnia. Jeden z sąsiadów zeznał, że niedługo przed śmiercią Oswaldo dwóch mężczyzn około 4 rano próbowało wtargnąć do domu pani Long. Podobno zostali oni przez kogoś wynajęci, by pobić pani byłego męża i jego partnerkę. Czy to pani sprawka? Kobieta stanowczo zaprzecza, ale Kim jakby nie zwraca na to uwagi i nawet nie przerywa. Ale zdaje się, że to pani napisała list, w którym groziła byłemu partnerowi i jego nowej wybrance, oraz to pani wydzwaniała i nagrywała na sekretarkę tak obraźliwe wiadomości, że musieli zmienić numer telefonu i ostatecznie złożyć wniosek o zakaz zbliżania się. Kończy obrońca ponownie, nie czekając na odpowiedź kobiety. Ale gdy tylko siada na swoim miejscu, natychmiast ze swojego wstaje prokurator i jako dowód w sprawie składa oświadczenie pana Castanedy, który tej feralnej nocy był razem z przesłuchiwaną i potwierdza jej słowa. Mam do pani tylko jedno pytanie, zaczyna prokurator. To żadna tajemnica, że nie była pani w najlepszych stosunkach z Kimberly Long, a ostatnie dni przed śmiercią pana Condi były bardzo napięte. Czy pani również, podobnie jak panu Bugarskiemu, Kim kiedykolwiek groziła? Choć obrońca zgłasza sprzeciw, to sędzia go oddala, a mina Cheyenne Lovejoy zdradza, że z największą przyjemnością odpowie na to pytanie. Nie patrzy jednak ani w stronę Finemana, ani nawet w stronę ławy przysięgłych, ale wprost na Kim i oświadcza, że po awanturze, gdy wymalowała markerem samochód Oswaldo, Kimberly ostrzegła ją, że przygotowała na nią kilka kijów, które stoją tuż przy drzwiach. Słysząc to, prokurator natychmiast podbiega do swojego stanowiska. Przez moment nerwowo przerzuca na nim stos dokumentów, po czym podnosi do góry niczym trofeum zdjęcie wnętrza domu Kimberly Long, a dokładnie zdjęcia stojaka i poplamionych krwią kijów do bejsbola. Ma pani rację, mówi zadowolony prokurator. Czekały na odpowiednią chwilę. Kin wzywa w końcu do złożenia zeznań oskarżoną. Kobieta raz jeszcze opowiada o relacjach z Ozim, nazywając go miłością życia, a potem raz jeszcze opowiada dokładnie to, co pamięta. Kiedy pchnęłam drzwi, znalazłam się w ciemnym domu. Ściągnęłam buty,
Rzuciłam na ziemię torebkę, kask i kapelusze. Zaświeciłam światło i zobaczyłam go. Mówiąc to, zaczyna płakać. Słyszałam, jak Dils ruszał spod podjazdu, a jego motocykl spowodował włączenie się alarmu w moim samochodzie. Wtedy podbiegłam do Oziego. Szarpałam go za ramię, ale on się nie ruszał, tylko wydał z siebie taki dźwięk przypominający bulgotanie. Wydaje mi się, że wciąż oddychał. Mówiąc to, patrzy wprost na ławę. Spanikowałam. Zadzwoniłam na numer alarmowy, a potem pomyślałam, że może Jeff jest jeszcze na zewnątrz i że będzie mógł mi pomóc, więc rozłączyłam się i wybiegłam. Ale nie było już po nim śladu. Wróciłam więc i ponownie zadzwoniłam. Kiedy usłyszałam, że karetka jest w drodze, wyszłam na zewnątrz. Powiedziałam, że nie jestem w stanie mu pomóc. Nie chciałam tam być. Wszędzie była krew. Zbyt dużo krwi, żebym mogła mu pomóc. Kiedy kobieta przestaje na moment płakać, Kin pyta ją jeszcze, czy pamięta, w co była ubrana. A ona opisuje, że miała na sobie dżinsy, pasek z ćwiekami, czarną koszulkę z czaszką, kartami i złotymi aplikacjami, pasującymi do jej naszyjnika. Miała też czarną torebkę i sandały na koturnie. Czy to były te ubrania? Pyta Kin, prezentując oskarżonej i ławie przysięgłych zdjęcie, a kobieta potwierdza. W tym, Kim spędziła cały dzień, wieczór i noc. W tych samych ubraniach została przywieziona na komisariat i te same zostały od niej zabrane i przebadane i nie znaleziono na nich żadnych śladów krwi. Kończy zadowolony z siebie adwokat. Zaraz po tym małym triumfie obrony na salę rozpraw wezwana zostaje funkcjonariuszka policji, Jessica Weld. To ona była obecna przy odbieraniu ubrań od oskarżonej. Rozmawiała z nią także przez jakiś czas. Uspokajała i pocieszała. Kin wypytuje policjantkę, czy towarzysząc jej tej nocy wyczuła może zapach szamponu albo żelu pod prysznic. Ta jednak zaprzecza i odpowiada, że czuła od kobiety jedynie alkohol. Kin dopytuje jeszcze, czy na włosach albo ciele Kimberly była obecna krew, ale odpowiedź zdaje się nie być taka, jakiej oczekiwał obrońca. Nie, nie było jej i mówiąc szczerze, jestem tym mocno zdziwiona. Bo jeśli faktycznie podeszła do ofiary i ciągnęła za jego ramię, to powinna mieć krew na dłoniach czy choćby gołych stopach, zważając na to, w jakim stanie było wnętrze jej domu. Nie mam racji? Zwraca się do adwokata przesłuchiwana, ale Eric Kin nie ma zamiaru odpowiadać jej na to pytanie. Podczas mowy końcowej obrońca kilkukrotnie zaznacza, że cały proces został oparty na wstępnym przesłuchaniu mężczyzny, który tamtej nocy także był pijany, a jego wersja o tym, że przywiózł kobietę około 50 minut wcześniej, nie zgadza się z tym, co widziała najbliższa sąsiadka. Kin raz jeszcze powtarza, że było to absolutnie niemożliwe, by kobieta zabijając ukochanego nie była pokryta krwią. A raporty jasno wskazują na to, że w łazience nie było śladów, by ktokolwiek próbował ją z siebie zmyć. Z raportu ratowników medycznych wynika, że mężczyzna musiał nie żyć już od jakiegoś czasu, przed tym, zanim Kimberly go znalazła. A wrażenie tego, że oddychał, najprawdopodobniej było jedynie złudzeniem spowodowanym przez alkohol. Nawiązując do zeznań pani Sandoval, obrońca oświadcza też, że według niego to nie Kimberly Long była słyszana w garażu o 1:30, jak kłóciła się z Oswaldo, a jego była partnerka, Shayana Lovejoy. Kin zwraca również uwagę na to, że alibi Joe Bugarskiego, opierające się jedynie na zeznaniu kobiety, która spała w czasie, gdy ktoś mordował Oziego, także nie eliminuje go z kręgu podejrzanych. Policja wykluczyła w końcu włamanie, a z domu zginęło przecież kilka przedmiotów, w tym strzelba. Były mąż Kim Long posiadał klucze i doskonale znał nieruchomość.
co jednak według adwokata najważniejsze, nigdy nie znaleziono narzędzia zbrodni, a na nim odcisków należących do jego klientki. Choć natychmiast po wezwaniu przez nią służb przeszukano jej dom oraz samochód. Zdaniem Erika Kina nie ma więc żadnych dowodów na to, by to Kimberly Long zabiła Oswaldo Condi. Jak się jednak można łatwo domyślić, prokurator w swojej mowie końcowej stara się obalić niemal wszystko to, o czym wspomniał obrońca. Nadal upiera się, że tak jak podawał Jeffrey Deals i mieszkający niedaleko Philip Virga, Kimberly Long wróciła do domu niemal godzinę wcześniej niż sama zeznała. I właśnie to, że ani na ubraniu, ani na żadnym z tak wielu przedmiotów, które miała rzekomo rozrzucić po ciemku w domu, nie znaleziono ani kropli krwi, czyni tę sprawę przegraną. Prokurator uważa, że pijana Kim weszła do domu i zobaczyła śpiącego Oswaldo, co ją rozwścieczyło. Rozebrała się w sypialni i tam też zamknęła psa. Przy pomocy kija do golfa lub innego długiego przedmiotu zadała ofierze kilka ciosów, stojąc tuż za nim. Następnie wyszła na tył domu, gdzie umyła się w wannie z hydromasażem, założyła z powrotem te same ubrania, a na koniec rozrzuciła po pomieszczeniu kask, buty, kapelusze i torebkę. To właśnie według Finemana robiła przez te 49 minut, nim ostatecznie zadzwoniła po pomoc. Rozłączyła się nie po to, by biec po Jeffa, bo jego nie było tam już od niemal godziny, tylko po to, by wyłączyć alarm w samochodzie. Na sam koniec prokurator zwraca uwagę przysięgłych na to, że kobieta wielokrotnie powtarzała, jak bardzo kocha swojego chłopaka. Jednak nie było to na tyle silne uczucie, by nie sypiać z innymi mężczyznami i by nie udzielić profesjonalnej pomocy medycznej, kiedy widziała, jak przestaje oddychać. 27 grudnia 2005 roku ława przysięgłych nie ogłasza Kimberly Long winnej morderstwa, ale zabójstwa drugiego stopnia, co jej adwokat natychmiast komentuje chęcią odwołania. To jednak nie koniec tego pełnego zwrotu w akcji procesu, bo w końcu do głosu dochodzi sędzia Patrick Myers. Gdybym to ja, a nie ława przysięgłych, miał decydować o losie Kimberly Long, uznałbym oskarżoną za niewinną. W mojej opinii dowody były niewystarczające, aby udowodnić jej winę ponad wszelką wątpliwość. To był prawdziwy szok. Nagle na sali zapanowała głucha i niezręczna cisza, a sędziowie przysięgli opuścili głowy i z zapartym tchem oglądali własne buty, jak podczas reprymendy od rodzica. Uważam, że sprawa ta powinna jak najszybciej trafić do sądu apelacyjnego. Dlatego skazuję Kimberly Long na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe wyjście już po 15 latach. Słowa sędziego przerywają salwy radości, dobiegające z miejsca, w którym siedzą bliscy ofiary. Ale wystarcza jedno surowe spojrzenie sędziego w tamtym kierunku, by natychmiast ponownie w sali zapanowała cisza. Jednak ustalam dla Kimberly Long kaucję w wysokości $50,000, po której opłaceniu będzie mogła czekać na swój kolejny proces, będąc na wolności. Kończy i uderza młotkiem. Ale dźwięk ten zupełnie ginie w mieszaninie radosnych odgłosów triumfu i szlochów nieoczekiwanego zawodu, docierających z dwóch różnych części sali. Michelle Rogers, nowa prawniczka zatrudniona przez Kimberly, w apelacji do wyroku podnosi kilka kwestii. Po pierwsze, uważa, że raporty opisujące poprzednie akty przemocy domowej nie powinny były być dopuszczone podczas postępowania, ponieważ spowodowały, że ława przysięgłych była uprzedzona wobec oskarżonej. Uważa również,
że popełniono błąd, wykluczając wyniki badania wariograficznego, które odciążały Kimberly Long, a podawały w wątpliwość słowa Cheyenne Lovejoy. Ale przede wszystkim zwraca uwagę na to, że nie było wystarczających dowodów, a ława przysięgłych oparła się jedynie na pogłoskach i zaledwie jednym zeznaniu świadka. Po rozpatrzeniu apelacji sąd jednak utrzymuje pierwotny wyrok skazujący, więc kobiety zwracają się do Sądu Okręgowego w Kalifornii. Ten po przeanalizowaniu wniosku również go oddala, ale oskarżona i od tego wyroku się odwołuje. Gdy i Federalny Sąd Apelacyjny podtrzymuje postanowienia sądu niższej instancji, pozostaje im już jedynie Sąd Najwyższy hrabstwa Riverside. I to jest ich ostatnia szansa. W tej apelacji, prócz podnoszonych do tej pory kwestii, pojawia się nowa, mówiąca o tym, że adwokat Eric Keane nie zapewnił klientce skutecznej obrony. A świadczyć o tym miał fakt, że nie skonsultował się z ekspertem od czasu zgonu oraz nie udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że pozwana nie zmieniła ubrania w noc zabójstwa. Według zatrudnionego przez obronę doktora Harego Jamesa Bonella, zmiany pośmiertne w ciele ofiary zaobserwowane przez medyków tuż po drugiej nad ranem nie mogły nastąpić w czasie krótszym niż jedna godzina. Drugi zatrudniony przez obronę biegły, dr Hua, oświadcza przed sądem, że w oparciu o pochodzące z raportów informacje na temat zasinienia i sztywności, ofiara musiała umrzeć na długo przed 1:20 rano. Ale patolog sądowy, dr Cohen, ekspert prokuratury pracujący w biurze koronera hrabstwa Riverside, nie może się zgodzić z opiniami swoich przedmówców. Twierdzi, że nie można podać dokładnego czasu, a jedynie jego ramy, ponieważ u każdego stężenie pośmiertne rozwija się nieco inaczej, a mają na niego wpływ różne czynniki, z temperaturą pomieszczenia włącznie. I choć stężenie pośmiertne najczęściej rozwija się na około 2 godziny po śmierci, to zdarzały się przypadki, gdy rozwinęło się w kilka minut. A swoje słowa patolog opiera na doświadczeniu wynikającym z przeprowadzenia 7000 sekcji zwłok. Doktor zwraca również uwagę na to, że opinie zatrudnionych przez obronę specjalistów określających dokładny czas zgonu nigdy nie będą miarodajne, ponieważ swoje badania oparli na raportach ratowników medycznych, koronera przybyłego na miejsce oraz patologa wykonującego sekcję. A między tymi raportami istnieją nie tylko rozbieżności, co wykluczają się one wzajemnie. Wysoki sądzie, bo jak można mieć stężenie pośmiertne w kończynach górnych o 2:20 rano, jak donosili ratownicy, a nie mieć stężenia pośmiertnego o 5 lub 6, co zanotował koroner? Moja opinia na ten temat jest taka, że opierając się na dowodach, jakie posiadamy, śmierć mogła nastąpić przed lub po 1:20. Wszystko to zależy od interpretacji i tego, czyje słowa uznamy za prawdziwe. Zakończył dr Cohen. Wezwany do sądu były obrońca, Eric Keane, poproszony o podanie przyczyny, dlaczego nie wezwał do sądu biegłych, którzy podaliby konkretny czas zgonu, twierdzi, że specjaliści, z którymi rozmawiał, nie byli w stanie określić dokładnego czasu, a jedynie podać przedział czasu, w którym nastąpiła śmierć. A ramy te zahaczały o czas, w którym oskarżona miała być przez jednego ze świadków słyszana w garażu. Dlatego obrońca nie chciał powoływać biegłych, którzy i tak nie rozwialiby wątpliwości co do winy jego klientki. Keane postanowił skupić się na tożsamości zabójcy. Wolał przedstawić ławie oskarżonych innych podejrzanych, których alibi nie wykluczało udziału w tej zbrodni. Zwłaszcza z powodu,
braku dowodów kryminalistycznych wiążących oskarżoną z miejscem zbrodni. Według Michelle Rogers, Keane nie wykorzystał wszystkich możliwości obrony, również dlatego, że nie dopuścił podczas rozprawy tej części zeznań Dillsa, w której mężczyzna opisywał ubranie, jakie miała na sobie tego wieczoru kobieta. Przed oddaniem głosu byłemu obrońcy, Michelle Rogers czyta ten fragment zeznania. Miała na sobie czarną koszulkę, w jakieś wzory, jakieś motocykle, coś z rock'n'rollem czy czymś takim. Na pewno były na niej małe kółeczka, jakby łańcuszek. Tyle, że to było częścią tej koszuli. Miała też na sobie niebieskie dżinsy i miała czarny pasek. Kończy odczytywać prawniczka. Poproszony o skomentowanie swojej decyzji o nieprzytoczeniu tego fragmentu przed ławą przysięgłych podczas procesu w sądzie pierwszej instancji, Eric Keane odpowiada. Owszem, pan Dills opisał ubranie przypominające to, w którym oskarżona miała bawić się cały dzień i ostatecznie zostać przewieziona na komisariat. Ale opis ten nie był na tyle szczegółowy, by nie pasował do innych ubrań, jakie w swojej szafie miała oskarżona. Adwokat tłumaczy, że styl ubierania się kobiety opierał się głównie na czarnych koszulkach w podobne wzory i nie mógł wykluczyć, że posiadała kilka z podobnymi metalowymi aplikacjami. Ale nie to było kluczowe, a fakt, że gdyby wspomniał ten fragment zeznania Dillsa, ława przysięgłych usłyszałaby, że kobieta według świadka wyszła z jego domu bez majtek. A z raportu policyjnego wynika, że prócz bluzki, paska, spodni i butów, które odebrano od Kimberly Long, kobieta miała na sobie jeszcze majtki. To mogło oznaczać, że albo Jeff Dills się pomylił, albo Kimberly Long ubrała je we własnym domu. A to natomiast mogło sugerować, że kobieta w pewnym momencie musiała się przebrać. Po wysłuchaniu zeznań biegłych oraz poprzedniego obrońcy, sąd oddalił wniosek oskarżonej, uznając, że decyzja Erika Keane'a, by nie opierać obrony na czasie śmierci, była racjonalna i że zapewnił on skuteczną obronę swojej klientce. Ponieważ sąd pierwszej instancji przyznał Kimberly Long zwolnienie za kaucją do czasu rozstrzygnięcia apelacji, oznaczało to, że skoro nie udało jej się oddalić zarzutów, musi niezwłocznie trafić do więzienia. 23 marca 2009 roku, po wyczerpaniu wszystkich możliwych odwołań, Kim Long trafia do więzienia. Kiedy dostaje pozwolenie, by wykonać pierwszy telefon, natychmiast dzwoni do swojej mamy. A kiedy ta podnosi słuchawkę, słyszy tylko: skontaktuj się z California Innocence Project. Kim wie, że ta organizacja pomagająca niewinnie skazanym jest jej jedyną deską ratunku. I nie myli się, bo gdy jej akta trafiają do prawniczki Alisy Berkel, ta decyduje się niezwłocznie jej pomóc. Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych raportów i dowodów, kobieta nie tylko jest pewna, że Kim jest niewinna, ale znajduje też coś, co zostało do tej pory pominięte. Na stoliku, obok sofy, na której znaleziono ciało Oswaldo, znajdowała się popielniczka, a w niej niedopałek papierosa, którego nigdy nie przebadano. Po miesiącach oczekiwania na decyzję o wydaniu dowodu, a potem kolejnych na wyniki ekspertyz, okazuje się, że na filtrze papierosa odnaleziono DNA mężczyzny latynoskiego pochodzenia. Nie należało ono jednak ani do Oziego, ani do żadnego z mężczyzn, którzy byli brani pod uwagę podczas prowadzenia śledztwa. To było przełomowe odkrycie, a w połączeniu z ekspertyzami pochodzącymi z pozostałych apelacji dawało szansę na nowy proces. 10 czerwca 2016 roku w sali rozpraw na Kimberly Long, jej prawniczki Michelle Rogers oraz reprezentującą California Innocence Project Alice Berkel
czeka sędzia Patrick Myers. Sędzia, który 11 lat temu podczas odczytywania wyroku wyraził swoje obawy wobec podjętej przez ławę przysięgłych decyzji o skazaniu kobiety za zabójstwo drugiego stopnia. Kim Long po raz trzeci kładzie rękę na Biblii i po raz trzeci przysięga mówić prawdę o wydarzeniach z października 2003 roku. Sędzia Myers natomiast po raz pierwszy słyszy zeznania biegłych obrony, doktora Bonella i Hua, którzy wciąż utrzymują, że nie ma znaczenia, o której kobieta została przywieziona do domu, bo Oswaldo Condi nie żył na długo przed 1:20 rano. Poznaje też nowy dowód w postaci znalezionego niedopałka. I choć prokurator uważa, że nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że papieros ten pochodzi właśnie z tej nocy, to dzień później sędzia orzeka, że wyrok skazujący zostaje uchylony i zostanie zarządzony nowy proces. Siedząca obok swoich adwokatek Kim Long w pierwszym odruchu nie rozumie, co taki wyrok ze sobą niesie, ale gdy dociera do niej, że po blisko 7 latach będzie znów mogła wyjść na wolność w oczekiwaniu na kolejny proces, z oczu zaczynają jej płynąć łzy szczęścia. Po wpłaceniu kaucji, po zaledwie 10 godzinach od odczytania wyroku, przed budynkiem sądu na Kimberly Long czeka rodzina i tłum dziennikarzy. A gdy w końcu przeszklone drzwi dzielące ją od wolności otwierają się, ta wychodzi na zewnątrz, wyciąga ręce w górę, krzycząc: udało się. I choć, jak ogłosił sędzia, sprawa została przekazana do sądu apelacyjnego hrabstwa Riverside w celu ponownego rozpoznania, to 22 kwietnia 2021 roku prokuratura na zawsze oddala zarzuty wobec Kimberly Long. Nasze biuro dokładnie przyjrzało się i rozważyło wszystkie aspekty sprawy i ustaliło, częściowo ze względu na długi upływ czasu od morderstwa i śmierci kluczowych świadków, że nie możemy już udowodnić winy oskarżonej ponad wszelką wątpliwość, oświadcza prokurator okręgowy Riverside Mike Hestrin. W listopadzie 2021 roku Kimberly Long składa pozew przeciwko policji miasta Korony, domagając się odszkodowania. I we wrześniu 2022 roku otrzymuje zadośćuczynienie w wysokości $386,400. Rodzina Oziego do dnia dzisiejszego uważa, że za śmiercią ich bliskiego stoi kobieta, wobec której wycofano wszelkie zarzuty i która nigdy nie odpowie za jego morderstwo. I choć o Kimberly Long napisano dziesiątki artykułów, w których przytoczono historię zamkniętej na lata niewinnej dziewczyny, oskarżonej o zbrodnię, której nie dokonała, oraz dziesiątki wywiadów, w których jej prawnicy i ona sama opowiadają historię trwającej latami batalii sądowej o odzyskanie wolności, to jednak czytając akta tej sprawy, nie można nie mieć wrażenia, że pomimo wszystko Kim miała dużo szczęścia, spotykając na swojej drodze przychylnego sędziego. Ponieważ nieścisłości w jej zeznaniach, kłamstwa, znikająca i pojawiająca się bielizna, nieudzielenie pomocy ukochanemu, problemy z agresją, szczekający pies i ciepła woda w jej jacuzzi wciąż zdają się rzucać cień na jej niewinność i pozostawiają wiele pytań bez odpowiedzi. W tym to najważniejsze. Kto zabił Oswaldo Condi? Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.